W ostatnim odcinku The Voice of Poland, pytanie Kuby Badacha przywołało u Michała szpaka wspomnienie, po którym zaczął się jąkać. O co takiego zapytał Kuba? The Voice of Poland powróciło na nasze ekrany w jubileuszowej, 15 edycji, dostarczając widzom jeszcze więcej emocji i niesamowitych głosów. W tym sezonie, Jury zostało wzbogacone o nowego członka, Kubę Badacha, który dołączył do doświadczonych trenerów, Thompsona i Barona. Michała Szpaka oraz Lanberry uczestnicy prezentują niezwykły talent wokalny, wykonując zarówno znane przeboje, jak i mniej popularne utwory. Każdy odcinek to prawdziwa uczta dla uszu i nie lada wyzwanie dla trenerów, którzy musieli podejmować trudne decyzje dotyczące dalszych losów swoich podopiecznych. Walka o zwycięstwo jest niezwykle zacięta nawet jeśli na razie na poziomie walki o trenerów a poziom rywalizacji bardzo wysoki. Widzowie mają okazję poznać niezwykłe historie uczestników, którzy marzą o spełnieniu swoich muzycznych pasji. Program obfitował w wiele wzruszających momentów, a występy uczestników często poruszały serca jurorów i publiczności. Obecnie program to jeden z najbardziej popularnych talent-show w Polsce, który zyskał ogromną rzeszę fanów. Program ten nie tylko odkrywa nowe talenty muzyczne, ale także stał się platformą do budowania karier wielu młodych artystów. Jurorzy, często znani polscy muzycy, dodają programowi prestiżu i przyciągają widzów. Konkursowe zmagania uczestników, emocjonujące występy na żywo oraz możliwość interakcji z publicznością za pośrednictwem głosowania sprawiają, że każda edycja jest wydarzeniem, które elektryzuje widzów. Sukces The Voice of Poland wynika z unikalnego formatu programu, który łączy w sobie elementy muzycznego show i reality TV. Widzowie mają okazję śledzić nie tylko rozwój artystyczny uczestników, ale także ich osobiste historie i emocje. Program ten stał się również ważnym elementem polskiej kultury popularnej, inspirując wielu młodych ludzi do rozwijania swoich muzycznych pasji. Ale uczestnicy to nie tylko jedyne osoby którym odbiera głos z wrażenia, po ostatnim odcinku odebrało mowę również Michałowi Szpakowi. Kuba Badach przeżywa swój debiut jako juror w programie, zapytał więc nieco bardziej doświadczonego Szpaka o to, jak ten sobie poradził ze swoim debiutem w programie. Byłem pełen stresu, bo szczerze mówiąc, nie za bardzo wiedziałem, jak się odnaleźć w programie. Nigdy nie robiłem tego jako postać medialna. W związku z tym było mi ciężko patrząc po ilości zająknięć, można odnieść wrażenie, że Kuba poruszył dawno zagrzebane wspomnienie w umyśle szpaka. Jakaś trauma. A wy co sądzicie o nowym składzie jurorskim i nowym sezonie?